Cześć moi drodzy, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu w związku z cukrzycą. Z tej strony mikrofonu mówi do Was Maciej, a z drugiej Gosia. Cześć, witam Cię Gosiu. Cześć, witam Cię Maćku. Dzisiaj mamy dla Was temat, o który tak naprawdę sami nas prosiliście bardzo często w komentarzach od samego początku. Mianowicie, niedawno mówiliśmy o metforminie jako jednym z najpopularniejszych leków stosowanych przy cukrzycy typu drugiego. No a dzisiaj będziemy porównywać metforminę z berberyną oraz z morwą białą, bo bardzo często pytacie właśnie nas o te środki, więc bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Często do mnie trafiają takie pytania, co lepsze, metformina, berberyna, a może morwa, bo już zgłupiałam. Tak, więc dzisiaj wyjaśnimy Wam, jakie są różnice i w zasadzie też postaram się odpowiedzieć, co, kiedy jest dla kogo lepsze. To może zacznijmy od takiego pytania, bo ja tutaj będę dzisiaj zadawał Tobie pytania, bo wiele rzeczy mnie interesuje. Powiedz proszę, bo tak, metformina jest, umówmy się, lekiem. Jest substancją, która jest zawarta w wielu różnych lekach. Jest pod wieloma to fakt. Różnymi nazwami. Nie znajdziemy innej metforminy niż w postaci leku na receptę. No właśnie, ale morwa biała i berberyna występują nie jako leki, tylko jako suplementy diety. I tutaj powiem Ci, jest takie przekonanie, że jakbym porozmawiał na przykład z jednym z moich kolegów, spytałbym go, co to jest suplement diety, to by mi powiedział, że to jest coś, co nie działa i że równie dobrze można by było jeść piasek, bo na to samo by wyszło, bo to i tak nie działa. Nie, to jest homeopatia. No tak, ale chodzi właśnie o to, że w społeczeństwie jest takie przekonanie, że suplement diety to jest takie, no suplement diety, nie? W sensie nie pomoże, nie zaszkodzi, generalnie ludzie pieniądze to wydają. Więc chciałem się tylko tutaj właśnie dowiedzieć, jaka jest różnica i dlaczego metforminę mamy jako lek, a berberynę i morwę mamy jako suplementy. Wiesz co, to właśnie może zacznę od początku. Metformina jest lekiem i definicja leku nie zakłada tego, że metformina jest lekiem dlatego, że nas wyleczy. Bo często z takim rozumieniem tej definicji spotykam się jakby, jeśli rozmawiam z pacjentami. Definicja leku i to, że metformina jest lekiem, wynika z prawa farmaceutycznego i tego, jak wyjaśnione są konkretne definicje. No i samo to, jak metformina jest postrzegana na rynku, tak, przez lekarzy, też przez medyków i gdzie ona znajduje się w całej hierarchii, wynika też z tej definicji leku i tego, jakie wymagania są stawiane, jeśli chcemy coś nazwać lekiem. Mhm. Czyli jak otworzymy dokumentację metforminy, jakieś wprowadzenie na rynek, to mamy tam chociażby takie informacje jak farmakokinetyka, czyli jak długo coś się będzie wchłaniać, jak długo będzie we krwi, jak jest wydalane, a czy jest metabolizowane, a czy jakieś inne środki, wiesz, inne metabolity powstają z tej metforminy później. Wiemy dokładnie, co dzieje się pod względem bezpieczeństwa i skuteczności. Bo lek też musi wykazywać no, pewne wyniki, tak? Jest przebadany tam w określonych badaniach i tak dalej. Już nie wnikajmy w to, ale no, musi być to udokumentowane, że czyli działa tak czy siak. Udowodnione jest to, w jaki sposób wpływa na naszą fizjologię i są udowodnione jakby i jego zalety i wady, tak? No bo jeżeli tak. Znamy to, w czym może nam pomóc, to też musimy wiedzieć, w czym może nam zaszkodzić, w sensie jakie ma skutki uboczne, bo jednak leki wszystkie mają jakieś skutki uboczne. Tak, tak. Do tego też jeszcze dzisiaj przejdziemy. Mhm. Natomiast jeśli mówimy o w zasadzie składnikach roślinnych, bo czy berberyna, czy morwa biała, no to możemy mówić o składnikach roślinnych. Berberyna w zasadzie jest nazwą substancji, która zawarta jest tam między innymi w berberysie, też w innych roślinach. Ale jeśli będziecie zainteresowani dokładnie berberyną, to o tym opowiem w innym odcinku. Natomiast jest to składnik roślinny, ogólnie ujmując. Morwa biała, no to jest nazwa rośliny morwa biała i ona posiada w sobie różne związki czynne. No nie, no tak jak kawa posiada kofeinę. Jest to związek czynny? Jest. Czy kawa działa? No trudno jakby się nie zgodzić, że tam nie działa. Na niektórych bardziej, na niektórych mniej. No, ale mniej więcej wiemy, że jest to jakiś związek aktywny. Tak samo w składnikach roślinnych też są związki aktywne, więc nie do końca możemy powiedzieć, że coś, wiesz, nie działa, nie? Że równie dobrze możemy sobie pić wodę. Tylko jest ta różnica, że no to działanie nie jest na tyle jakby, wiesz, przebadane. My nie wiemy,
Jak dużo berberyny często trzeba stosować? No jakby z badań naukowych gdzieś tam możemy sobie to wywnioskować, ale to nie jest, wiesz, ujednolicone, nie? Że preparat musi mieć tam tyle berberyny pozyskiwanej z tego i tamtego, że ona się rozkłada później do siamtego i jest wydalana tak. Nie mamy takich dokumentów przy już rejestracji produktu takiego roślinnego jako suplement diety, no nie? Tak. I jest to jakby no zasadnicza różnica, nie? Oczywiście. Jeszcze bardzo ważna kwestia bezpieczeństwa. Suplementy diety mogą być i lepsze i gorsze. I w zasadzie mogłabym tu powiedzieć, o kupujcie suplementy diety od sprawdzonego producenta, ale jaki to jest ten sprawdzony producent, to w sumie nie umiem Wam podpowiedzieć, no nie? Więc jest to trudna sytuacja. Poza tym dochodzi do tego, że no, nie mamy pewności, co w tych tabletkach, kapsułkach, w suplementach diety dokładnie jest, bo są jakby badane w ten sam sposób jak żywność. Czyli generalnie no, nie ma tam trucizny. Zasadniczo pobieżnie. Tak. Możemy się doszukać jakichś zanieczyszczeń i tak dalej, jakichś metali ciężkich czy czegoś takiego, ale nie tak jak leki oczywiście. Tak, nie jest przebadana tak jak leki i myślę, że to fajnie obrazuje to sytuacja, która miała kilka lat temu miejsce z zanieczyszczeniami metforminy. Było głośno, pacjenci nie wiedzieli co robić, było bardzo niezłe zamieszanie. No i tam, już nie wnikając w szczegóły, bo to teraz jest nieważne, ale to pokazuje nam, że no leki jednak są w jakiś sposób kontrolowane, tak? Że to w ogóle wyszło, że zostały podjęte jakieś środki, że ktoś się zastanowił, czy to w ogóle jest jakby wiesz, duże niebezpieczeństwo dla pacjentów, czy nie, czy mają dalej brać lek, czy nie. Przy żadnym suplemencie tego no nie ma, tak? Tak, no, bo są to suplementy, a nie są to leki. Chyba, że jest zgłoszenie o jakieś nieprawidłowości, tak jak normalnie z żywnością. I wtedy takie komunikaty są no, jakby publikowane przez Główny Inspektorat Sanitarny. Czasami pacjenci zastanawiają się, czy brać metforminę, czy, no bo to jest lek, więc trochę się go boją i zastanawiają się, czy go włączać, no bo lekki to się tak kojarzy, że no wiesz, jakie mamy nastroje społeczne, nie? No. Czy lepiej pozostać przy takich no suplementach, które mają pochodzenie roślinne, nie są lekami, naturalne. Są naturalne i tak dalej, kojarzą się po prostu, wiesz, z zielonym kolorem i one na pewno nam nie zaszkodzą. Ja mówię, takie jest przeświadczenie, tak po prostu ludzie myślą. Nie ma co ich za to obwiniać, bo nie każdy z nas jest lekarzem, farmaceutą i nie wiemy za bardzo. Czy tutaj możemy po prostu podzielić te produkty na jakby taką siłę działania, w sensie, że metformina to po prostu nam pomoże mocno, a berberyna trochę może, morwa trochę, ale jest to po prostu bez podjazdu, bez porównania. No wiesz, bo jakby to decyduje o skuteczności całej terapii, jeżeli będziemy brać coś, co tak, takie wiecie, leciutko gdzieś tam, a coś, co po prostu ma siłę i jest udowodnione, no to jakby pod tym kątem pacjenci powinni sobie podejmować decyzje? Wiem, co masz na myśli i tak, i spotykam się z tym, ale przede wszystkim, w ogóle na pierwszym miejscu, pacjent powinien sobie zdać sprawę z tego, że tutaj nie ma znaczenia, co on wybierze, bo to i tak nie jest najważniejsze. Bo fundamentem całej terapii jest zmiana stylu życia. I czy bierzemy morwę białą, czy bierzemy berberynę, czy bierzemy metforminę, czy bierzemy w ogóle jakiś inny lek na cukrzycę typu drugiego, jakby na podstawowym w ogóle etapie myślenia powinniśmy zdać sobie sprawę, że wybór między metforminą a berberyną to nie jest wybór między tym, co działa mocniej i ja będę mogła robić mniej. Bo czy bierzemy to, czy bierzemy to, na podstawowym poziomie powinniśmy jakby zainteresować się tym samym, czyli zmianą stylu życia, zmianą naszych nawyków żywieniowych, znalezienie przyczyn, dlaczego one są niewłaściwe, jeśli są niewłaściwe, na tym, żeby doprowadzić do spadku masy ciała, jeśli jest za duży, jeśli mam nadwagę, czy leczymy otyłość. Więc to jest najważniejsze. Tak, ja zawsze później tutaj w podcaście często, ja też na swoim kanale i ty u siebie podkreślamy, że leki nie są nigdy fundamentem, nie? Że właśnie większą siłę ma zmiana nawyków żywieniowych. No bo umówmy się, jeżeli mamy insulinooporność, mamy otyłość czy cukrzycę typu drugiego, no to są choroby schorzenia, bo nie wszystko jest chorobą. To są, one mają generalnie podłoże w błędach żywieniowych, nie? Czyli zbyt dużo żywności przetworzonej, zbyt dużo kalorii, zbyt dużo cukrów prostych. Jakby to wszystko się składa na to, że doprowadziliśmy się do takiego stanu, w jakim jesteśmy. I na pewnym etapie u niektórych osób włączenie tylko tego leku
czy nawet na pewnym etapie pewnie tych suplementów sprawi, że no, poziom cukru się poprawi i wrażliwość na insulinę trochę wzrośnie. Ale pamiętajmy, że jest to, że te schorzenia są postępujące, więc za jakiś czas nie będą wystarczające. Więc jeżeli nie weźmiemy się za swoją dietę i aktywność fizyczną, no to to nic nie da, tak jak powiedziałaś. Po prostu, jak Pudzianowski powiedział, to by i tak nic nie dało i tak, nie? No, my czasami po prostu zastanawiamy się, wiesz, no, nad takimi rzeczami, które na tym etapie nie mają znaczenia, nie? Nie mają znaczenia, o ile jakby nie powinniśmy już stosować leczenia i o ile lekarz nam nie zalecił stosowania metforminy, bo jeśli zalecił i widzi taką potrzebę, to w ogóle tutaj zastanawianie się nad tym, że o, może jednak berberyna będzie lepsza, bo jest naturalna, no jest jakby niezbyt uzasadnionym myśleniem. Słuchaj, a jak to jest właśnie z tym pochodzeniem roślinnym? No bo tak jak tutaj mówisz o morwie, mówisz o berberynie, że to są substancje pochodzące, w sensie suplementy tworzone jakby z roślin, a jak jest z metforminą? Z czego ona powstała? No właśnie, tutaj was zaskoczę. No bo bardzo często pacjenci uważają, że okej, to może lepiej wybrać takie składniki roślinne, bo one są naturalne. No ale metformina swoje korzenie też ma, korzenie w ogóle, też ma w świecie roślin, tak? Jest taka roślina rotwica lekarska i z niej wyodrębniano różne związki tam z grupy biguanidów. Niektóre okazały się zbyt toksyczne, w sensie toksyczne, po prostu nie, pacjenci tego nie tolerowali, więc na drodze tam, no, poszukiwań wyłoniła się w metformina, no i tak została na rynku jako, no, już dość stary lek, ale nadal korzystny cenowo, bezpieczny i skuteczny. Bezpieczny mam na myśli tutaj to, że nie powoduje hipoglikemii i że raczej metformina działa tak, to już wytłumaczyliśmy w innym odcinku, do którego was odsyłam, ale po prostu działa tak, że generalnie uwrażliwia tkanki na wydzielaną insulinę, tak? Więc jest takim bezpiecznym pierwszym krokiem w leczeniu, który, ale tak naprawdę może pomóc, wspomóc terapię, oczywiście taką ze zmienionymi nawykami żywieniowymi. Tak, także podsumowując, jeśli lekarz zaleca nam stosowanie metforminy i mówi, że no, to jest czas najwyższy i że powinniśmy tutaj wprowadzić jakieś leczenie, szukanie jakiegoś kompromisu z berberyną czy morwą i tak dalej, moim zdaniem jest bez sensu. Najczęściej to zalecenie będzie po prostu miało sens i nie ma co się bać wprowadzenia tego leku. On jest popularny, dobrze przebadany i tak dalej. Drugie. Czy bierzemy metforminę, czy jej nie bierzemy, ale mamy już problem z gospodarką węglowodanową. Podstawy. I tu nie ma w ogóle zmiłuj. To stosowanie leku z tego nie zwalnia, stosowanie suplementu z tego nie zwalnia, stosowanie niczego z wymienionych też z tego nie zwalnia, bo jakby sama zmiana nawyków żywieniowych też może być formą leczenia czy profilaktyki. Trzecie, jeśli bierzemy metforminę i bardzo, bardzo chcemy stosować suplement taki roślinny, powiedzmy już przykładową berberynę, moim zdaniem tutaj nie ma takiej potrzeby. Możemy sobie tylko narobić kłopotu, bo to nie jest tak, że związki roślinne nie powodują działań niepożądanych, bo tutaj czy berberyna, czy morwa też może powodować szczególnie takie działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego, knurności, biegunki, jakieś bóle brzucha i tego typu objawy, więc jest to bez sensu, bo możemy tylko tutaj sobie jakby spotęgować ten efekt, a nie za dużo jakby, a nie doprowadzi to do jakichś większych, spektakularnych efektów, takie połączenie. Więc naprawdę skupiłabym się wtedy po prostu na podstawach i przestała jakby nad tym zastanawiać. Kolejna sytuacja, nie bierzemy jeszcze nic, bo nie potrzebujemy jeszcze leczenia, tak? Lekarz zwraca nam uwagę, tak, na zmiany nawyków żywieniowych. Że podwyższony cukier, tak, że tak, insulina wysoka. Ale jeszcze nie uważa, że to jest moment do wprowadzenia na przykład metforminy czy innego leczenia, jeśli metforminy nie możemy stosować. I bardzo chcemy coś dodatkowo, to myślę, że to jest ten etap, gdzie jeszcze te suplementy czy składniki roślinne, jak ktoś bardzo chce, mogą być wprowadzone. Żeby sobie pomóc. Tak. Wspomóc się trochę. Ale to nie jest tak, że bez nich nie będzie efektu. To też trzeba jasno o tym powiedzieć. I jeszcze chciałabym to jakby ustosunkować się do tego, co teraz powiedziałam, wynika to znowu też z definicji suplementu diety. Z definicji suplement diety w ogóle jakby
odpowiada tylko za to, żeby uzupełniać niedobory, których nie jesteśmy w stanie uzupełnić dietą ze względu na jakieś choroby lub po prostu te niedobory pojawiają się przy stosowaniu leków. Przykładowa witamina B12 przy stosowaniu metforminy. Powołując się na to, no nie możemy oczekiwać tak, że jakby suplement diety będzie, no nie wiem, formą profilaktyki. Wiesz, co mam na myśli, nie? Że on jakby zahamuje jakieś procesy i nie rozwinie się choroba. Znowu, pewnie może być pewną pomocą, tak? Pewnym dodatkiem. Nie załatwi za nas wszystkiego i są po prostu... Jakby wiecie, jeżeli walczymy z jakąś chorobą, czy to jest insulinooporność, czy to jest cukrzyca typu drugiego, to jest choroba postępująca i wymaga to od nas wyciągania coraz mocniejszego arsenału. Umówmy się. I prędzej czy później, niestety. Prędzej czy później, tak. Szczególnie jeżeli niewiele ze sobą robimy, ten wyciąganie tego arsenału coraz silniejszego może być rozciągnięte na kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, jeżeli naprawdę się skupimy na tym i da się po prostu to ogarnąć, da się tą cukrzycę cofnąć na pewnym etapie, a insulinooporność na pewno da się cofnąć, tak jak sam przedcukrzycowy. Jest to po prostu łatwiejsze niż przy cukrzycy typu drugiego. To, do czego ja chciałbym Was jeszcze raz bardzo tutaj zachęcić, to jest zmiana myślenia, bo wiele osób, zobacz jak jest, my bardziej ufamy tabletkom niż takim pierdołom jak wysiłek fizyczny, dieta, picie wody. Przecież są pierdoły. Jak porozmawiasz z jakąś osobą, która nie jest zapoznana z tematem, nie wchodzi na YouTube, nie czyta blogów, nie jest zainteresowana tematem zdrowego odżywiania, zdrowych diet i tak dalej, tylko to jest taka osoba powiedzmy z ulicy, to jak jej powiesz, że ważniejsza w leczeniu cukrzycy jest dieta, aktywność fizyczna niż tabletki, czy insulina, czy inne leki i tak dalej. No to już zależy od sytuacji, no bo u ciebie jest ważna jednak insulina. Się w głowę. Ja mówię nie w kontekście cukrzycy typu pierwszego, absolutnie, nie? Mówię o cukrzycy typu drugiego. No to wiesz, po prostu jest tak w społeczeństwie, że bardziej ufamy tabletkom, chcemy wziąć coś konkretnego, bo łyknięcie czegoś, połknięcie jakiejś tabletki, kupienie czegoś w aptece, to jest po prostu duże jakby odciążenie, duże jakaś taka, wiesz, rzecz w naszych umysłach, na pewno większa niż no zdrowe odżywianie. Także to, co ja polecam zrobić na początku, jeżeli faktycznie na początku macie jakiś tam problem z poziomem cukru, z insuliną, to jest przede wszystkim odstawienie jakichkolwiek cukrów prostych, plus unikanie żywności wysoko przetworzonej i skupienie się na diecie z niskim indeksem glikemicznym. Po prostu skupcie się na tym, co w diecie obniża indeks glikemiczny i to na początku jak najbardziej wystarczy. Na późniejszych etapach też ta dieta właśnie z niskim indeksem glikemicznym załatwia sprawę często. A przy jedynce, schudnąć, to przy cukrzycy, typu pierwszego, przy moim typie, taka dieta też bardzo mocno pomaga kontrolę, wspomaga jakby insulinoterapię. A nie, że podam sobie tam ileś insuliny i to załatwi sprawę. No nie jest tak, nie? Tą dietą sobie pomagamy w każdym typie cukrzycy i warto to podkreślać w każdym odcinku. Dobrze, to może teraz powiedz nam o tym, bo o metforminie i jej skutkach ubocznych różnych rozmawialiśmy w osobnym filmie, więc teraz chciałem zapytać Cię, czy takie preparaty, które zawierają berberynę i morwę białą, czy one mogą mieć jakieś działania niepożądane? Tak, i ja trochę do tego nawiązałam już wcześniej, ale myślę, że warto to podkreślić. Każdy lek, tutaj w kontekście metforminy, każdy lek posiada działanie niepożądane. Jest to naturalna kolej rzeczy, wynika po prostu z mechanizmu działania leku. Nie ma leku, który nie ma działań niepożądanych. I w zasadzie można to też odnieść do tej, jakby wiesz, do sytuacji suplementów diety, czy w ogóle jakichś preparatów ziołowych, że one również mają skutki uboczne. I bardzo łatwo to porównać, no nie wiem, chociażby z czosnkiem, tak? Czy czosnek działa w jakichś tam kwestiach dobrze? No tak, chociażby udrażnia drogi oddechowe. Jeśli powąchamy czosnek, to nam się udrażnią drogi oddechowe, albo nie wiem, jakąś tam ostrą przyprawę. Nie jest to fakt, tak się dzieje. Już mniejsza o to, czy upatrujemy tu jakiekolwiek działanie lecznicze, czy nie. Czy czosnek jednocześnie ma jakieś skutki uboczne? No tak, bo niektóre osoby jak go jedzą, to mają niestrawność, boli je brzuch i nie jedzą czosnku. Podobnie jest z suplementami diety, czy preparatami ziołowymi. Również na jedną rzecz mogą być jakieś tam przesłanki, że uwrażliwiają tkanki na insulinę, chociażby przy berberynie.
a z drugiej strony może ona powodować chociażby te działania związane z przewodem pokarmowym. Więc no tak, suplementy diety czy zioła też mogą zaszkodzić i warto mieć taką świadomość, bo no niestety my trąbimy i trąbimy o tym, edukując w sieci, my mam na myśli farmaceutów między innymi, a i tak pacjenci jednak to naturalne... wiesz, tak, to rozumieją słowo, jako to, takie, to słowo trochę które tak nie zaszkodzi. Mhm. Tak. Więc bardzo po prostu to myślę, że w takiej kategorii zrozumieć. Myślę, że to takie po ludzku wytłumaczyłam, mam nadzieję. To teraz tak na sam koniec chciałem tutaj zapytać Ciebie, zobacz. Po tym wszystkim, co tutaj powiedzieliśmy, różnice między suplementami, lekiem, metformina, berberyna, morfa biała, jeżeli ktoś mimo wszystko z naszych słuchaczy zdecyduje się na to, żeby z takiego suplementu skorzystać, bo jest w takiej sytuacji, że mu się to przyda, to czy można powiedzieć, jak wybrać lepszy lub gorszy suplement? No przede wszystkim przy takich preparatach sprawdzamy, czy ma on standaryzację. Standaryzacja, no to tak jak ten przykład, który podawałam z kofeiną. Czyli, że mamy kawę i jest podane, ile tam kofeiny będzie. Że producent jest w stanie określić, ile tam jest tej substancji konkretnie. Tak, więc jeśli jest standaryzacja na berberynę, czy w przypadku morwy białej standaryzacja na DNJ, najczęściej taki związek, to jest skrót od takiej skomplikowanej nazwy, nie będę jej tutaj wymieniać, ale chodzi o standaryzację na DNJ najczęściej, to możemy jakby... No rozumieć to tak, że producent trochę się wysilił, żeby jednak o jakąś tam jakość zadbać tego, co tam w środku nam sprzedajemy, nie? Co jest w tej kapsułce czy tabletce. To jest pierwsze. Drugie, no to dawkowanie. I pierwszym, co warto wiedzieć o dawkowaniu, no to ja zawsze mówię, żeby sprawdzić, co poleca producent. Bo przy każdym jakby produkcie będzie trochę co innego. I jeśli się przyjrzymy badaniom naukowym, no jakimś tam przeglądom, czy badaniom klinicznym, czy metaanalizom, to najczęściej takim dawkowaniem przy berberenie wymienianym jest 3 razy po 500 mg, 3 razy dziennie. Jako dawka maksymalna zwykle wymieniane jest 1500 mg na dobę. Przy morwie białej, szczerze mówiąc, rzadko się spotykam z jakimiś konkretami, więc raczej tutaj bym po prostu odsyłała do tego, co poleca producent. Raczej też to jest takie stosowanie do posiłku i w ogóle te produkty ziołowe raczej działają w ten sposób, że pomagają po prostu się uporać, że tak powiem, ze wzrostami cukru, poziomu cukru po posiłku. No nie, że one jakoś tak też całościowo gdzieś tam dbają o prawidłowe, o prawidłową tolerancję glukozy i tak dalej. I owszem, są przesłanki co do tego, jakby o konkretach możemy porozmawiać w osobnym odcinku tam, czy o metforminie, czy o berberynie. Są przesłanki, że mogą na przykład uwrażliwiać tkanki na wydzielaną insulinę, ale znowu to jest działanie takie wspomagające. To nie jest tak, że jak będziecie sobie stosować suplementację berberyną przez jakiś tam czas, to po prostu po tych miesiącach czy dwóch będziecie mieli taką wrażliwość na insulinę, że po prostu cud, koniec, nie będzie co robić z Wami. Żeby jakiej by nie było jakości, jakiej by nie było jakości te suplementy, o których rozmawiamy, to nie spodziewajmy się po prostu cudów, bo jakby fizyka i chemia nie pozwalają na to, żeby spodziewać się po prostu po takich suplementach cudów. Tak. Jeśli nie uporamy się z tym, co doprowadziło nas do problemu, to on po prostu wróci. A na pewno nie był to niedobór berberyny, metforminy i morwy białej, bo po prostu nie takie są przyczyny problemów typu cukrzyca, typu drugiego czy otyłość. No tak, to jest właśnie też takie, wiesz, rozumienie tego słowa suplementy diety. Jak sobie popatrzymy na definicję, to suplement diety ma uzupełniać niedobory w skrócie, no nie? Tak. No tak, czy my mamy niedobór właśnie morwy czy berberyny? No, no nie. No więc właśnie. Także no to jest, no właśnie te preparaty ziołowe często są na takim dziwnym pograniczu, no nie? I jeszcze a propos berberyny, bo często pytacie, czy to musi być berberyna HCL. Nie, to nie musi być berberyna HCL, to jest po prostu taki dopisek, bo związek berberyny jakby jest skonstruowany tak, że jest to chlorowodorek berberyny i stąd jakieś dopiski są na opakowaniach HCL. To nie jest jakaś inna berberyna, także nie musi być to berberyna HCL, jak to czasami spotykam się z takimi jakby poleceniami w różnych filmach na YouTube. Moi drodzy, mamy nadzieję, że tą długą rozmową, ale dużo tutaj padło konkretów z Twojej strony. Mam nadzieję, że fajnie wytłumaczyłaś temat właśnie, czym różni się
przyjmowanie metforminy od przyjmowania suplementów zawierających berberynę i morwę białą, więc mamy nadzieję, że odpowiedzieliśmy tym podcastem na większość z Waszych pytań. I to będzie z naszej strony wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za uwagę. To był podcast w związku z cukrzycą. Mam nadzieję, że wszystko wyjaśniłam zrozumiale i że Wam się spodoba. Jeśli macie pytania, to zrobimy o tym osobne odcinki. No i co? Tak jest. Cześć! Cześć!